Dalsze czynności będzie prowadziła właśnie zastęp ratownictwa medycznego. My jako strażacy będziemy tutaj wspierać i będziemy im pomagać. Ratownicy medyczni ewakuują teraz poszkodowaną osobę na deskę ortopedyczną w tym bezpiecznym miejscu. Poszkodowane osoby zabezpieczone są w tej chwili folią termoizolacyjną przed wychodzeniem. Zostały założone im żołnierze ortopedyczne. Look at the band. Wszystkie ostre krawędzie samochodu zostały zabezpieczone specjalną folią. Tak, z Lukas Manku. To ja, pan z Nitoru. A, ile ma? Bank jest bogaty, nie? Drugi zespół ratowników medycznych w tej chwili przeprowadzi ewakuację drugiej osoby poszkodowanej. Tak, pierwszą osobą ta pani również zostanie wymieszczona na deskę ortopedyczną. Poszkodowana zostaje zabezpieczona w polu takiego na tyle. Thank you.
Podejrzane została jakaś przyczyna za pomocą pasu, żeby nie doszło do tego przypadkowego odsunięcia lub wypadnięcia z nosu. Mieliśmy Państwo jeszcze okazję zobaczyć tak po prostu, jak wyglądają takie typowe działania ratownicze, które są prowadzone przez jednostki państwowej straży pożarnej, zespoły medycznej, policji i innych służb ratunkowych. Dziękujemy i do uwagi. Fajnie było? Drodzy moi.